Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie z tej strony, Pan Szachuś. Moi drodzy widzowie, rok 2017 był to czas, w którym spotkali się e, dwaj bardzo silni arcymistrzowie, a mianowicie Francisco Vallejo Pons, Hiszpan, kontra Timur Rajabow, e, Azerbejdżan. Krótko o e, tych arcymistrzach, e, Hiszpan, w swojej e, świetności, e, najwyższy ranking osiągnął 2,724, jak się nie mylę. Eee, bardzo silny, eee, bardzo silny arcymistrz eee, z kolei Timur Radzabow, no wiele tutaj sukcesów tego zawodnika eee, osiągnął ranking największy 2793, a więc troszeczkę zabrakło do tego magicznego 2800 bardzo silny również arcymistrz, mocny punkt reprezentacji Azerbejdżanu. Moi drodzy, przejdźmy do analizy tej partii. Rajabow słynął przede wszystkim z obrony królewsko-indyjskiej, słynie gra tą obronę królewsko-indyjską na bardzo wysokim poziomie. Z kolei tutaj Hiszpan prezentuje również bardzo twardy styl gry, nie odpuszcza i zobaczymy jak ta partia się toczyła. D4, skoczek F6, C4, no i G6, czyli mamy tutaj Zamiar grać obronę królewsko-indyjską ze strony tutaj Timura Rajabowa. Goniec G7, tak też się dzieje i posunięcie E4. Silne centrum w zamian za szybki rozwój czarnych D6 nie dopuszcza do E5, ale E5 też najlepszym posunięciem. Nie byłoby dobre, gdyby D6 ruchu nie było, bo e, za szybki atak w centrum też możesz skończyć się niezłym kontratakiem i rozbiciem centrum. Goniec E2 ze strony białych, roszada tutaj po stronie czarnych, goniec na. E3. Gońce ładnie się ustawiły. Skoczek nie wyszedł. Widzimy, że gońce nie pozwalają tutaj za bardzo potańczyć skoczkowi. Szczególnie goniec białopolowy, bo na G4 zagrać nie możemy. Na H5 zagrać również nie możemy, ale czarne się tutaj nie przejmują i grają swoje. Główny cel czarnych jest taki, żeby walczyć przede wszystkim o centrum. Tak też się dzieje. Posunięcie E5. Tutaj wymiana tego pionka, wymiana pionka, wymiana hetmanów, wymiana hetmanów no powiem Wam, że dla białych nie jest myślę super opcją. Białe tutaj, szybko, znaczy czarne szybko wyrównują, może w ten sposób i białe są, czarne są z tego powodu zadowolone. Moi drodzy, nie bijemy. Tutaj trzeba, jeżeli chcemy białymi osiągać jakąkolwiek inicjatywę, trzeba przepchać pionka. Tak też się w partii dzieje. No i uwaga, teraz posunięcie ze strony czarnych A5. A5 jest normalnym ruchem. Takim ideowym. Gramy A5 po to, żeby troszeczkę tutaj złapać oddechu na skrzydle hetmańskim i walczyć o tą przestrzeń, ale głównie też chodzi o to, że mamy plan skoczek A6, skoczek C5. Wymiana tego skoczka w pewnym momencie, znaczy od razu na pewno nie jest dobra, w pewnych momentach się zdarza taka opcja, na pewno, no ale widzimy, że A5 też tutaj trzyma punkt B4 i tego skoczka nie będzie aż tak łatwo przepędzić. G4 Ruch y, może nie jest zaskakujący, jest też normalną opcją. Jeżeli skoczek nie wyszedł, to G4 można grać dosyć szybko. Nie jest to ruch, który atakuje króla. Ten ruch ma przeszkadzać, znaczy poniekąd atakuje, ale też ma bardzo, przede, przede wszystkim ma przeszkadzać przeszkadzać w rozwoju tutaj F5, w rozwoju y, na skrzydle królewskim. OK, skoczek A6, czarne kontynuują swoją grę, H4, białe również się cieszą z tej pozycji. I skoczek C5, widzimy, że skoczek ze skoczkiem wspólnie chcą zjeść pionka na E4. E, to się oczywiście nie uda tak łatwo. E, posunięcie F3 broni tego pionka, broni również na G4. Fajny łańcuszek pionków się ustawia u białych, no ale problem jeszcze jest w tym, że nie wiadomo, gdzie białe zrobią ruszadę i czy w ogóle tą ruszadę. Popełnią. Posunięcie H5 to też jest ruch dobry który y, odpiera tak naprawdę atak białych, bo jakbyśmy zagrali H5, no to białymi byłoby już całkiem, całkiem fajnie. Posunięcie H5, dobre posunięcie, G5, oczywiście nie bijemy, ponieważ skoczek na H5 będzie stał wyśmienicie, pionek jest przyblokowany, opcje na F4 są i F5 pionek, opcja również jest bardzo dobra ze strony czarnych, dlatego białe tutaj szybko przepychają pionka G5, skoczek H7, no, i skoczek przymyknął do króla. Skoczek nie ma y, żadnych tutaj opcji, ale oczywiście czarne będą próbowały grać f6 i f5. To jest wszystko w zanadrzu. No i w tym momencie Hiszpan zagrał takie posunięcie, mo mogę Wam powiedzieć, dosyć oryginalne. Y, nie wiem, czy taki róg bym wykonał, powiem szczerze, ale widziałem takie posunięcia w partiach. Y, no i jest to zaskakujące posunięcie król D2. Nie wiem, może mu, se, mu się osunął, może tu się ręka osunęła i chciał zagrać Hetman D2 z planem długo, z długiej roszady. Ja bym tak zagrał, moi drodzy, Hetman D2 i robiłbym długą roszadą, ale król D2 wygląda naprawdę bardzo oryginalnie. No, do najlepszych ruchów ten, to posunięcie nie należy, ale to też nie jest jakaś zła opcja, moi drodzy. No, to też nie jest jakaś zła opcja. Król jest niby w centrum, ale widzimy, że czarnymi ciężko się do króla dobrać. No a tutaj myślę, że białe chciały próbować jakieś Hetman, może F1, może Hetman G2, może wieża F1, żeby próbować napierać tutaj na króla. Poza tym, przepraszam najmocniej, król czasem robi też roszadę na raty, tak zwaną, czyli idzie sobie tutaj tędy, tędy, wieża C1, może król B2. Zobaczymy. Goniec D7 ze strony radżabowa Zobaczcie, ruch naturalny wyprowadza każdą figurę. Tak po prostu e, trzeba czasem tak zagrać i poczekać na rozwój wydarzeń, co się stanie dalej. Skoczek H3. E, ostatnia figura białych wyprowadzona słusznie. Tutaj ta wymiana myślę, że najlepsza by nie była, bo wieża wybija, przepraszam, wieża by wybiła i para gońców e, byłaby całkiem dobra, ale skoczek zmierza na fajne pole F2. C6, no ruch, który gryzie centrum, jasne, skoczek F2, wszystko się ładnie trzyma i pionek wybił na D5. I teraz pojawia się pytanie, czym odbić na pole D5? Czy wybijamy skoczkiem, czy pionkiem z C, czy pionkiem z E? Moi drodzy, osobiście jakbym tutaj miał szybko zagrać, no to bym odbił pionkiem z C. Błyskawicznie bym to zrobił, dlatego że tutaj otwieram gońca. Ale jakbym się dłużej zastanowił, bym zbił pionkiem z E, dlatego, że ruch F5 na przykład by nie był groźny, bo wybijam w przelocie i mam dobre pole dla swoich skoczków. Skoczkiem na D5 bym nie wybił. Już mówię dlaczego, chociaż to się narzuca całkiem fajnie. Ponieważ skoczek z C5 ma opcję przerzutki na E6 i zagranie na D4 byłoby całkiem takie nieprzyjemne, myślę, że dla białych i takie dosyć uciążliwe. W tym momencie białe zbiły pionkiem z E, i chyba słusznie, chyba słusznie w tym momencie nastąpiło F5. no Pionki wyglądają dosyć groźnie. No, tutaj wbić w przelocie trzeba szybko to zrobić. I pole E4 jest zajęte przez białe skoczki. Skoczek wybił na F6. No, i teraz następuje bardzo odpowiedzialna decyzja, ale też słuszna i dobra. Mój drodzy nie silny goniec E3 czarnopolowy wybija na C5. To jest bardzo dobry moment. E, też, e, moi drodzy, pamiętajcie o tym, że jak zajmujemy w obronie królewskiej białymi pole E4 figurami e, i skoczek z C5 nam przeszkadza, to w pewnym momencie ten strzał jest dobrą decyzją. Posunięcie D na C. No tak trzeba zagrać, nie ma innego wyboru. E, tutaj e, król postanawia czmychać e, na C2 e, i a4, ruch A4, który prowokuje tutaj białe do na przykład zagrania A3, ale punkt B3 by trzeszczał w szwach, więc najlepszą reakcją czasem jest brak reakcji i białe zagrywa hetman D2, ruch jak najbardziej naturalny, chcemy przerzucić wieżę, hetman spogląda na króla i będą jakieś tutaj może ataki. W tym momencie ruch A3 ze strony czarnych to też jest dobre posunięcie, moi drodzy. To jest dobry ruch, dlatego że wybicie nie jest najlepsze i wieża się otwiera, król golutki, że tak się wyrażę. Posunięcie B3, a w ten sposób tutaj pionek na A3 yy, fajnie kontroluje pole B2. I jak tu się dostanie Hetman lub wieża w przyszłości, będzie bardzo niebezpiecznie, trzeba uważać. No i teraz czarne zagrywają bardzo standardowy ruch. W obronie królewsko-indyjskiej trzeba grać tempo w tempo, jeżeli chcemy uzyskiwać przewagę z jednej strony lub z drugiej. No i teraz bardzo silne posunięcie. Zatrzymajcie sobie na chwilę film i spróbujcie znaleźć ten ruch. Moi drodzy E4 kto znalazł ten ruch, to gratuluję. Bardzo dobre posunięcie, takie intuicyjne, dlatego że goniec tutaj się bardzo szybko otwiera. Pionki nas tutaj czasem w ogóle nie interesują, chcemy otwierać pozycję. Ruch E4, bardzo silne posunięcie. No, wybić to trzeba. Trzymamy bardzo silne centrum, ale widzimy, że goniec się tutaj oswobodził. Wyobraźcie sobie, że tutaj stoi czarny pionek. To pozycja byłaby. Naprawdę nieciekawa dla czarnych, bo goniący miałby oddechu. No ale chociaż może przesadziłem z tym nieciekawa, no zawsze goniec przez H6 może iść. Ale w tym momencie to jest na pewno jakiś tam atut, gdy goniec tutaj jest otwarty. W tym momencie czarne zagrywają skoczek G4. Czyżby czarne tutaj przechwy przechwytywały inicjatywę, moi drodzy? No nie chcę się aż wierzyć, no ale co? Wybić trzeba, no ale to <laughs> H na G. Wymiana tutaj e, gońcem na g4 byłaby na pewno dla korzyści dla białych. Im mniej figur lekkich, tym lepiej. No dlatego pionek wybija, robi się dosyć groźnie. Wieża ma opcję na f2, trzeba jakoś temu działać. Ale tutaj białe grają h5, od razu starając się grać kontrgrą. I słusznie, h5 jest na pewno ciekawym posunięciem, troszeczkę trzeba policzyć. Czarne się tym widocznie nie przejęły, nie wybiły, nie przepchały pionka, tylko od razu wprowadziły wieżę do akcji wieża f2. No i posunięcie H6. Atak stępem to atak stępem No, na nieszczęście, tutaj, białych jest bardzo dobry ruch dla czarnych. Moi drodzy, goniec. Nie, 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 nie. Goniec E5. Goniec E5 bardzo dobrze zablokował białe pionki. No, i robi się nieciekawie, moi drodzy. Pionek G3 może zasuwać. Taki szach nic nie daje, król H8. Gońce ładnie stoją, no cóż tutaj się wydarzy, zobaczymy. Goniec E5, wieża z A na F1, szybka próba wymiany wieżyczki, posunięcie G3, wymiana. Wymiana. Pionek jest mocno zaawansowany, ale on nie dochodzi do przemiany, tu się nie ma co bać i skoczek zagrywa na D1. No i wydaje się, że tutaj robi się dobrze, bo chcemy y, zbić tutaj szybko pionka na F2. Hetman F6 nie pozwala wybijać pionka, poza tym wprowadza Hetmana do gry i może wieża również wejdzie do gry. Wieża F1. No i czy tego pionka bronimy, czy próbujemy coś zadziałać? Bronimy goniec na D4, bronimy ładnie. Pionka F2, tu się wszystko trzyma. Posunięcie skoczek bije na F2. Mimo wszystko białe zagrywają to posunięcie. E, no moi drodzy, powiem w ten sposób: e, presja tego piona jest tak ogromna, że coś trzeba zrobić. No białe nie widzą e, dalszej kontynuacji jakiejś lepszej. Zobaczcie, jak one są tutaj ściśnione. I jeszcze pionki na białych polach, gdzie goniec jest białopolowy, za bardzo nie można dobrze pograć. A plan mógłby być dosyć łatwy dla czarnych. Pionek by maszerował i byłoby groźnie. Dlatego też wybicie, próba jakiejś tutaj akcji mocnej, takiej ostrej. Goniec wybił na F2 i posunięcie E5. Otóż to posunięcie E5 całkiem niezłe, ale czy wystarczające? No, odsłania troszeczkę króla. Tutaj goniec F5 grozi przede wszystkim, no ale odciąga obrońcę od punktu F2. Hetman wybił na E5. Widzimy, mówiłem wcześniej o tym pionku A3, widzimy, że Hetman tutaj się pojawia o właśnie, to jest niedobrze, no wieża musi wybić gońca, nie ma wyjścia trąconko, bardzo ładne, goniec F5 atakujemy króla, król na D1, czmycha. no i mamy tutaj bardzo ładnego szacha na A1 hetman nie ma wyjścia, jak pomóc królowi hetmany wymieniamy przy ataku, nie moi drodzy nie wymieniamy hetmanów, gdy atakujemy wybicie pionka na A2 nastąpiło no i w tym momencie Tutaj białe szukają fajnej opcji na atak, wybijają na F5. Wiele osób tutaj by prawdopodobnie od ręki odbiło, ale tutaj się robi już wtedy niebezpiecznie. Hetman na G5 wchodzi, grożą maty, a co najmniej minimum w jakieś wieczne szachy, ale chyba widzę widzę po prostu mata, jeszcze goniec na H5. W tym momencie trzeba wtrącić ruch pod tytułem gonie. Hetman bije na B3. Najmocniej, przepraszam za moje pomyłki. Król na D2. Szach był, i w tym momencie znowu Hetman daje szacha. Król wraca tym razem na E1. No i Hetman zagrywa na B2. Zupełnie nie chce tej wieży zbijać. Widzimy, że jak Hetmany by się wymieniły, no to wieża. Byłaby podbiciem, byśmy z tego skorzystali. Oczywiście, tutaj wymiana Hetmanów Pionek wybija i doprowadzamy Hetmana, albo wybijamy wieże gwarantuje zwycięstwo czarnym. W tym momencie Hetman ruszył na F4, licząc na to, że nadal będzie wymiana, i tu jakieś akcje się pojawią, ale ruch, po którym tutaj białe się poddały. Moi drodzy, zatrzymajcie sobie zegarek, zatrzymajcie sobie film i spróbujcie znaleźć to posunięcie hetman b1 szach i w następnym ruchu wybijamy tutaj hetmana hetmanem wieże, no mogłoby nastąpić oczywiście jeszcze y, goniec na przykład na d1 hetman wybija na f5 hetman wybija na f5, no ale to już nie ma chyba co patrzeć moi drodzy hetman na przykład na c7 z próbą dania mata, no to hetman f6 i tu się ładnie bronimy nawet h7 nic nie daje, bo mamy Król H8, król jest bezpieczny. Hetman stoi dobrze, broni króla, a Pionek sobie maszeruje do przemiany. Piękna partia ze strony Rajabowa. Polecam oglądać tego zawodnika i uczyć się jego posunięć. Zabrzmiało to, jakbyśmy się musieli uczyć na pamięć. Nie. Po prostu analizuję partię, a będzie, będzie dobrze. Moi drodzy, dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że materiał przypadł Wam do gustu i z tego coś tam wyciągnęliście. Subskrybujcie, dajcie łapkę w górę, komentujcie. Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Hej.